Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała tobie, Panie. Przez cały dzień Jezus nauczał w przypowieściach. Gdy zapadł wieczór owego dnia, rzekł do uczniów: przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z nim. Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź się już napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: kim właściwie on jest, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne? Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Czemu tak bojaźliwi jesteście i czemu brak wam wiary? Przecież wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Dzisiaj jest o wierze. O wierze mówi do nas Słowo Boże. I myślę, że dobrze, jeżeli zdamy sobie sprawę, że chodzi tu nie tylko o taki po prostu akt wiary w Boga, wierzę, że jest, taki beztreściowy, taki w ciemność. Ale musimy pamiętać, że wiara nasza ma również pewną treść. My nie wierzymy takim czystym i w pewnym sensie pustym aktem wiary. My wierzymy w coś. Wierzymy komuś. Nasza wiara ma treść. Jednym z elementów naszej wiary. Nie dyskutujmy ważniejszym, mniej ważnym, ale jednym z elementów jest przekonanie o istnieniu duchowych istot stworzonych przez Boga, które nazywamy aniołami. Kiedy byłem w nowicjacie w Poznaniu, ponieważ nasz nowicjat miał takie teatralne skłonności, wielu było braci, którzy gdzieś tam o teatr, spektakl, recytacje się otarli, wpadliśmy na pomysł, żeby dla chorych dzieci w szpitalu zorganizować przedstawienie. Scenariusz został napisany przez jednego z braci nowicjuszy. Było to bardzo nowatorskie, nigdzie później niewykorzystane połączenie Jasia i Małgosi, a także, już teraz dobrze pamiętam, Kaja i Gretel z Królowej Śniegu. Różne rzeczy były tam połączone. W każdym razie jedną z ważnych, choć negatywnych postaci tego przedstawienia była Baba Jaga.
którą miałem zaszczyt grać. Ze względu na niewątpliwe walory aktorskie. Otóż Baba Jaga oprócz straszliwej peruki, długich, strąkowatych włosów, nosa zrobionego z nakrapianej stearyny, przygotowała sobie kulę, w której miała odczytywać przyszłość. Więc zebrałem sobie jakieś takie sreberka z czekolady, ulepiłem taką kulę i byłem przygotowany na występ. Ale niestety, jak to się zdarza, w zamieszaniu okazało się, że tej kuli zapomniałem ze sobą zabrać. Jesteśmy już w szpitalu, spektakl się zaraz zaczyna, ja kuli nie mam. Cóż, pozostaje mi tylko, żeby zagrać, że ją mam. Więc oczywiście grałem w ten sposób, że ta kula wspaniała w moich rękach niewidoczna była. I kiedy kilka tygodni później dostaliśmy od dzieci rysunki z tego spektaklu, to Baba Jaga pojawiła się na sporej ilości z nich i na każdym miała w ręku złotą, błyszczącą, promieniejącą kulę. Jeśli nie staniecie się jako dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego, powiedział nasz Pan. Bo one mają pewną umiejętność, którą my tracimy. Patrzą z prostotą i patrzą dalej niż widzą. My później pozostajemy na granicy tego widzialnego świata. Tak bardzo nam się trudno przebić przez to, co odczuwamy zmysłowo. Im o wiele łatwiej. Czy ktoś z was miał kiedykolwiek w dzieciństwie problem, że Bóg jest jeden, ale w trzech osobach? Sądzę, że jeżeli tak, to bardzo niewielu z nas. Wydawało się to taką oczywistą prawdą. Trudniejsze się to robi w momencie, kiedy zaczniemy się uczyć matematyki. Te dzieci w szpitalu zobaczyły w moich rękach tę kulę, która tam miała być, ale której nie było. Dlaczego nam tak trudno jest zobaczyć aniołów, którzy nie są tylko intencjonalni, którzy nie są tylko w zamierzeniu, tak jak ta kula była w zamierzeniu aktora, ale są stworzeni przez naszego Pana. Potrzeba nam prostoty, która spojrzy dalej niż czubek naszego nosa, która spojrzy dalej niż doświadczenie, żeby przyjąć najpierw, a potem może i dostrzec, i odczuć ich obecność. Co nam daje to spojrzenie na aniołów? Otóż po pierwsze i przede wszystkim możemy się zachwycić mocą i twórczością naszego Pana. Dzisiaj towarzysze drogi przez jezioro Pana Jezusa byli zachwyceni, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne. My musimy docenić ten zachwyt. Wicher to jest ta siła, która przychodzi skądś i gna dokąd, nikt nie wie skąd i dokąd, potrafi być taka strasznie destrukcyjna. Potrafi wysuszać, potrafi niszczyć, a on nad nim panuje. A jezioro to dla tych nomadów przywiązanych do ich ziemi, no to w ogóle jest taka podejrzana rzeczywistość. To jezioro tam żyje, jakieś bardzo niedobre stworzenia żyją, ono jest głębokie, na nim jest niepewnie. Jeszcze morze jeszcze gorsze niż jezioro, zresztą czasem im się to myli. Tam lewiatan gra w tym jeziorze, a on nad tym jeziorem panuje. A kiedy spojrzymy na aniołów, to nasz podziw wzrasta jeszcze bardziej, bo Pan panuje nie tylko nad tym, co stworzył tu na ziemi, ale panuje nad najdoskonalszymi stworzeniami. Pan jest twórczy. Pan nie ograniczył się tylko do tego, co my tutaj widzimy.
Pan ma większą wyobraźnię i większą moc. Nasz Pan, nasz Bóg. I to przeżywamy, kiedy próbujemy patrzeć na te istoty, jakimi są aniołowie. I druga ważna korzyść z naszej wiary w aniołów, a mianowicie ta wiara przełamuje naszą samotność. Zwróćcie uwagę, robię tutaj uogólnienie, ale może nie jest ono zupełnie pozbawione sensu, że w momencie, kiedy słabła wśród chrześcijan wiara w anioły, myślę, że końcówka średniowiecza, renesans, to jest takie odkrycie przede wszystkim Słowa Bożego, Ewangelii, powrót do czasów apostolskich, ewangelicznych. Wiara w anioły może wydawała się trochę zbyt naiwna, trochę zbyt pobożna, trochę zbyt ekstrawagancka, może tak troszkę taka może dzika i nieukiełznana, więc może lepiej ją trochę odsunąć na bok. Ale jeżeli odsuniemy na bok te rozumne istoty, które stworzył Pan Bóg, to nagle czujemy się strasznie samotni. I zaczyna się takie gorączkowe poszukiwanie innych istot rozumnych, które trwa do dzisiaj. Popatrzcie na różne próby, które przeprowadzają stacje badań kosmicznych. Szukamy w kosmosie innych istot rozumnych. Myślę, że każdy szanujący się teolog, ojciec Kościoła, teolog średniowieczny, święty Tomasz, powiedział, ale przecież te istoty już tu są. To nie ma co daleko szukać. One są. One już istnieją. Wy nie jesteście jedynymi rozumnymi istotami we wszechświecie. Nie bójcie się. Nie jesteście sami. Są inne rozumne istoty, z których wiele, olbrzymia ilość, w dodatku są wam przychylne, a których intelekt, wasze pojmowanie przekracza, więc możecie się na nim trochę oprzeć, możecie się nim trochę wspomóc. Aniołowie. Aniołowie, którzy są obecnością Bożą, obecnością rozumną tutaj wśród nas na tym świecie. I na tych aniołów patrzmy. I do tych aniołów przebijajmy się naszą wiarą. Również po to, żeby nie wpaść w pułapkę współczesnej kultury, która chętnie opowiada nam o aniołach złych, a przede wszystkim, która pokazuje nam, wystarczy popatrzeć na filmy, poczytać książki, anioły jako jakieś takie istoty od Boga niezależne. Mówi dużo o aniołach, a bardzo mało o Bogu. Wiara chrześcijańska w anioły, która przedstawia je jako stworzenia Boże, jako owoc Bożej twórczości i Bożej mocy, a także jako stworzenia rozumne, daje nam pokój serca i daje nam radość. Do tego pokoju serca i do tej radości wzywa nas Bóg w czasie tej Eucharystii i wzywa nas zawsze. Amen.